frytki. Tak, bardzo za mną chodziły te frytki z żeberkami. Jest druga opcja, chips and beef and cheese. Jakbyś wolała takie, ale ja tobie proponuję z racji wczorajszej kolacji, żebyś sobie zjadła zupę meoraki. Ty, jak ty opalony jesteś. Trochę jestem. Dużą, za 15 zela, a frytki za 19 zela. Jeszcze jest zupa pomidorowo-paprykowa, sezonowa i różne inne. Bo nie wiem, czy coś, albo jakąś sałatę. Coś takiego, wiesz, delikatnego. Bar. Pierwsza serowa z pulpecikami, mniam, mniam. Bardzo lubię tą zupkę. Bym przychodził na frytki do knajpy, to już dawno tak nie było. To są frytki z żeberkami, naprawdę zajebiste. Dużo wypadają z tego, z gara. Patrz, co znalazłem. Chciałaś jeść na złocie? To jest. Złotem. Elegancki. Specjalne lusterko, ale ono jest jakieś mega powiększające. Do pielęgnacji brody. Trzeba przyznać, że można zwariować od tych frytek, takie są smaczne. Dzisiaj już nauczką poprzedniego razu kierowany, tylko wziąłem zupeczkę i fryteczki. A i tak dosyta było mocno. Jeszcze Kasandra zaordynowała tak zwany deserek Pawlowa. Nawet był dobry, co prawda ta beza od spodu jakaś taka była wyjątkowo twarda, że trzeba było młotem pneumatycznym ją kruszyć. Ale nie zmienia to faktu, że ten malinowy, czerwony temat razem z tą bezą i tym kremem smakuje jakoś wyjątkowo dobrze. A wracam do frytek. No jak żeście nie byli jeszcze na tych frytkach z żeberkami, no to szczerze polecam, bo naprawdę są zajebiste i obiecuję sobie następnym razem spróbować te drugie. Bo dzisiaj no po prostu od kilku dni miałem w głowie właśnie te frytki, że mam na nie ochotę i musiałem to zrealizować. O, tutaj jakaś afera. Policja stoi. Nikogo się nie boi, albo się boi. Tutaj oczywiście zaraz jak już mogą sobie tak wchodzić, to najlepiej to by jakby się położyli. A tu stoi nieoznakowane BMW i taka drobna dziewczyneczka, no. Popatrz pan. Pewnie na pasach się tu komuś nie poszczęściło, a to chyba sroga zapłata jest za taką akcję na pasach. Nawet nie wiem, ile to tam jest w tym cenniku, ale jak go analizowałem, to wiem, że to jest jedno z najbardziej takich przestępstw motoryzacyjnych. I widziałem też, jak byłem na targach policyjnych tutaj w Kielcach, to była ekipa z Komendy Ruchu Drogowego w Kielcach, znaczy Wydziału Ruchu Drogowego, WRD to jest chyba Wydział Ruchu Drogowego, to właśnie mają drona takiego, co tam może wisieć 40 minut i mają kilka baterii i właśnie, że najczęściej to jest wyprzedzanie na podwójnej ciągłej albo na pasach ktoś tutaj. No i teraz nie wiem, czy ta pani jest już, czy jeszcze. Kłopot z tymi przepisami, naprawdę powinna być krecha wymalowana, żeby było wiadomo, że my do tej kreski to musimy już się zatrzymywać. Byłoby prościej i mniej takich niespodzianek, ale były dobre frytki, matko kochano jedyną. Słuchajcie, 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 pojawiło się fantastyczne opportunity, czyli okazja, jeżeli z jej nie skorzystacie, to wasze życie zmieni się w disaster. Czyli w tragedię absolutną. Dostałem informację na Facebooku, że mogę włączyć płatne subskrypcje. Jest guzik, pojawił się subskrybuj, słuchajcie. I za jedyne 459,99 miesięcznie możecie się stać właścicielami zajebistej odznaki subskrybenta. Jak będziecie pisali w komentarzach, to będzie widać, że supportujecie ten kanał tak na mocno. Myślę, że 459,99 za odznakę subskrybenta, no to jest naprawdę wyjątkowa okazja. Tak więc od razu wam mówię, że Facebook takie fantastyczne rzeczy udostępnia. No nie mogłem się nie zgodzić. Powodzenia. Liczba subskrypcji, słuchajcie, nie jest ograniczona i nie wygasa w czasie i nie ma żadnych kodów promocyjnych. Po prostu. Tak to wygląda. Fantastyczny pomysł od Facebooka. Takie fajne urządzonko ostatnio się pojawiło na Test Hubie. Jest to z wyświetlaczem.
Czujnik jakości powietrza, plus do tego czujnik wilgotności oraz czujnik temperatury. Jednocześnie przekazuje wszystkie dane do Apple HomeKit, ale również pozwala na odczytanie jednym rzutem oka, jakie są parametry. Odsyłam do opisu, bo jest link, jak ktoś takie urządzenie potrzebuje do sterowania swoim domem, nie wiem, wywietrzaniem, nawadnianiem, wysuszaniem, różnymi rzeczami, to można sobie pooglądać, co to może. Tutaj kolejna warstwa wskoczyła. Mam już te w 6 to 7 cm, trzeba by przyjąć, że to ma, nie? Tak mi się wydaje. 7 na 7 takie nóżki są. Ej, sobie chyba szabloniki do tego porobię, żeby ładnie dziurki powycinać. Bo inaczej to będzie źle. Tu już ostatnia faza. Teraz tutaj jeszcze jest stanowisko testowe do sterowania nawadnianiem. Ja tu mam u siebie nawadnianie takie, że tu wchodzi mi rura i mam linię kroplującą do tych wszystkich rzeczy. A jeszcze nie miałem tego do HomeKita podłączonego, to chyba będę miał już podłączone do HomeKita. Dzisiaj podpinam, tylko miałem takiego międzymordzia, żeby to podpiąć. Muszę sobie przejściówkę z takiego kranu zrobić. Nie wiem, jedna, druga cala na 3/4, żeby to nakręcić. Ale nie mam niestety na magazynie, tak więc czeka mnie wyprawa do sklepu później i podpięcie tego tutaj na stałe, żeby mi nic nie uciekały, żadne krople. Tak czyni swoją powinność i mam nadzieję, że do końca sezonu da radę. Chciałem mu baterię wymienić, ale się okazało, że to na litowo-jonowych chodzi, a nie innych, tak więc może wytrzyma dłużej niż 3 czy 5 lat, bo teoretycznie te litowo-jonowe z 10 lat powinny dać radę. Tylko tutaj w upale siedzi. Pies cytryna co robi? Tarza się w świeżo skoszonej trawie? Świeżo skoszonej trawie. Dzień dobry. Dzień dobry, puchatku. Dzień dobry. Dzień dobry. No. I ona teraz sobie kosiła obwodowo. I po zrobieniu obwodu do bazy zjeżdża. Podpina się tu do ładowania. Wie, że już skończyła. I już wyjazd z bazy znowu. I teraz normalny przebieg. Niestety to nie tak jak w odkurzaczach, tych inteligentnych, że sobie raz koło razu, tylko ona tak odbija się, ale jak widać, pomimo tego, że się odbija losowo, to cały trawnik jest skoszony równo i nie ma żadnych wysp. Tak więc technologia, jak gdyby wyglądająca na pierwszy rzut oka na nie za specjalną, no to spisuje się, bo najważniejszy jest efekt końcowy, czyli skoszony równo trawnik. No i tutaj jest skoszony równy trawnik. Muszę chyba dosiewkę zrobić, bo ostatnio gdzieś tam ktoś mówił, że dosiewać trzeba takie trawniki, które są regularnie koszone, bo trawa nie ma szansy na wzrost i nie ma szansy na samo rozsianie się. Tak więc jak będę w sklepie ogrodniczym, to może i trochę trawy kupię. Chociaż tu jest gęsto, tam na dole jest tak bardziej rzadko. Tam by się przydało, bo tu u góry to jest okej, mordo! I czy to prawda jest z tymi dosiewkami, czy nie? Zostaw. W kosiarce napięcie bezpieczne, 12 V. Pies nie zostanie zelektryzowany, nawet jakby chciał tutaj spać w nocy. Robię sobie coś takiego. 7 na 7, 35 na 35, w środku dziurka, 2 mm na wiertełko, żeby zaznaczyć, gdzie ma być główny otworek. No i taki nie jest potrzebny szablonik. Jeden robię jako szablon taki środkowy, a drugi zrobię narożny. Chociaż ten środkowy też by się nadawał na nogi, ale zrobię sobie dwa. No oczywiście sobie wydrukuję na drukarce, żeby było pięknie, technicznie i z przerostem formy nad treścią, takim konkretnym. Mój cały misterny plan z koszem na trawę się nie powiódł niestety. Bo okazuje się, że nie możecie sobie trawy palić albo coś z nią zrobić, trzeba ją wyrzucać, nie? Żeby było legalnie i ekologicznie, ale co jest dla mnie niezrozumiałe, kupiłem kosz, żeby wrzucać te trawę, te gałązki, te rzeczy, co się zbiera, żeby było ekologicznie. Powiedzieli mi, że w takich tych koszach to oni nie odbierają, że muszę, żeby było ekologicznie, trociny, korę drzew, no to wszystko jest opisane, co można, jakoś odbija światło. Odpadki warzywne, gałęzie, krzewy, skoszoną trawę, liście i tak dalej. Muszę pakować worki foliowe, żeby było ekologicznie. Nie można wybrać sobie z tego kosza, żeby nie było jakiegoś opakowania z cefalonu.
Tylko musi to być zrobione tak, że ja tę trawę, którą skoszę, muszę zapakować w wór z folii. Trochę to jest dla mnie kretyńskie. Tu jest mój przerost formy nad treścią, ale to zaraz najpierw może pieskowi dam jeść. Mój przerost formy nad treścią tak wygląda, że mam do robienia dziurek ciach i żeby była na środku, to sobie przykładam. Mam tu takie coś wydrukowane. A jak to sobie na czymś takim, to sobie kładę na środek. No i w miarę też sobie na środku tę dziurkę ciachnę, nie? Bo będziemy te przyklejki i takie przyssawki montowali. Ale patrzcie, jakie tutaj się kurzy. Pyłki wszelakie. Strasznie duża ilość.